Maćku, w czasach, kiedy większość producentów wycofuje swoje samochody z segmentu małych miejskich aut, twierdząc, że normy nie sprzyjają produkowaniu takich samochodów, Toyota zostaje i co więcej, wprowadza zupełnie nowy, większy model do tego segmentu. O co chodzi? No właśnie, bardzo ciekawe pytanie. Może pozwól, że najpierw skupimy się na tym, dlaczego się wycofują, skoro samochód mały emituje mniej CO2, w teorii przynajmniej. No ale niestety sprawa nie jest taka prosta, bo emisja CO2 liczona do średniej jest uzależniona od masy auta. W związku z tym niestety samochód im mniejszy, im lżejszy, tym ma bardziej wygórowany cel. W przypadku tego małego samochodu on powinien emitować nie więcej niż 80 gram CO2 według normy. W związku z tym no, Aygo tego nie spełnia. Żaden z małych samochodów nie jest w stanie spełnić, żaden, może źle się wyraziłem, Yaris hybrydowy spełnia, tak? Ale Yaris hybrydowy jest dużo cięższy, w związku z tym ma dużo większy zapas. No nie ma sprawiedliwości niestety, w związku z tym to jest główna przyczyna, niby ekologia, dla której małe samochody emitujące mniej nie będą produkowane za chwilę, no bo mają zły bilans ten ekonomiczny do liczenia średniej. Powiem Ci, że dużo łatwiej spełnić takiemu samochodowi jak RAV4 z silnikiem benzynowym nawet. Toyota wprowadza nowy samochód, tak, ale zauważ, że my sprzedajemy bardzo dużo hybryd. Bardzo dużo hybryd i zapas tego CO2 jest dość spory, więc z tym możemy sobie pozwolić na to, żeby mieć w ofercie taki samochód jak Aygo, który notabene jest większy, cięższy od tego samochodu, wyższy, a emituje mniej CO2, a mimo to, że ma ten sam silnik. Teoretycznie ten sam, oczywiście on jest nieco zmodyfikowany. Nowy Aygo Cross zbudowany jest na płycie podłogowej Yarisa, to czemu tu nie ma hybrydy pod masą? Mamy dwa samochody w rodzinie. One trochę ze sobą konkurują. Jeżeli popatrzysz na klientów Yarisa, taki najbardziej, najchętniej wybierany napęd, to jest hybrydowy właśnie. Ponad 50% Yarisów jest wybieranych w wersji hybrydowej. Ponad 40% to jest silnik benzynowy, ale 1,5, a tylko około 10%, nawet ona to też ta ilość spada, to jest silnik 1,0, więc ten sam co Aygo. W przypadku Aygo tej generacji był tylko silnik 1,0 i w zeszłym roku sprzedaliśmy aż 7 tysięcy samochodów tylko z silnikiem 1,0. Tutaj klienci wybierali taki silnik, nie było problemu. Dobrze, to dla kogo jest ten samochód? Już sam powiedziałeś, to jest miejskie auto. Przecież ponad 60% ludzi nawet w Polsce mieszka w miastach, w związku z tym tak naprawdę takie zwarte auto, bo ono jest małe, ok, ale przede wszystkim zwarte, bardzo krótkie zwisły, spory rozstaw osi, więc nim się fajnie parkuje. Zauważ, że jeżeli samochód jest crossoverem, w którym siedzisz nieco wyżej, a więc masz lepszą widoczność, jeszcze łatwiej ci parkować, czujesz się bezpiecznie, bo tak naprawdę auto jest większe, a czujesz się w nim jak jeszcze większym aucie, co powoduje, że jeszcze chętniej chcesz nim jeździć po mieście. W związku z tym to jest jeszcze lepsza propozycja dla tych, którzy szukają auta właśnie do poruszania się w ciasnych, wąskich uliczkach. Okej, ale wracając do tego dużego Aygo Crossa, w którym siedzę, no ono nie tylko wygląda na samochód dużo większy, to już sobie udowodniliśmy, natomiast jest też na pierwszy rzut oka autem wyraźnie droższym. Te duże ekrany, te systemy multimedialne, te systemy bezpieczeństwa w standardzie, no matko boska, no duże koła z pięknymi felgami, to nie są tanie rzeczy, jak to w jednym z filmów mawiali. No to ile ten samochód teraz musi kosztować względem takiego starego Aygo? Właśnie, no oczywiście samochód będzie droższy, nie tylko dlatego, że jest nowy, ale dlatego przede wszystkim, że jest większy, tak? To jest pierwsza rzecz. Inna platforma z większego samochodu, to jest raz. Nadwozie typu crossover, to jest dwa. Nadwozie typu crossover jest dużo droższe w produkcji nawet niż zwykły hatchback. Spójrz na Yarisa versus Yaris Cross. Różnica w cenie, dopłata za nadwozie to jest około 8%, czyli w przypadku Aygo to było mniej więcej 4000, które trzeba było dopłacić. Już, żeby mieć tak, taki żeby, a inne rzeczy, o których mieli, dużo większe koła, systemy bezpieczeństwa, które są w standardzie, system audio z dużym wyświetlaczem, który jest w standardzie i wiele innych elementów. No przecież tutaj nie było nawet centralnego zamka i elektrycznie otwieranych okien czy podgrzewanych lusterek, rzecz, co się wydaje niewiarygodna, nie była w standardzie, a tu oczywiście jest i wiele innych elementów. W związku z tym to, że auto jest małe, to nie znaczy, że ma być to jakiś kompromis, jeżeli chodzi o wyposażenie i bezpieczeństwo przede wszystkim. Także wszystkie systemy bezpieczeństwa są w standardzie, no to wszystko kosztuje oczywiście. Czyli Yaris zwykły i Yaris Cross, to jest ta różnica między nimi cenowa około 8%. Cena wyjściowa takiego samochodu to jest 58 900 zł, czyli porównując do tego auta, w którym ja siedzę, to jest dokładnie 10 000 zł więcej niż porównywalna wersja z takim, ta podstawowa, tak, 10 000 zł. Porównuj do Yarisa z silnikiem 1.0, to jest
dokładnie 5 tysięcy mniej. W związku z tym on tak się mieści, powiedzmy, pomiędzy Aygo a Yaricem. Mamy w tej chwili początek roku 2022. To kiedy te auta pojawią się w salonach i na jaką liczbę tych aut polscy potencjalni kupujący klienci mogą liczyć? No tak, start sprzedaży tego auta, start sprzedaży, taki oficjalna premiera w salonach, to jest końcówka kwietnia, czyli mamy jeszcze trochę czasu. Aygo tej generacji w najlepszym roku 2021 sprzedaliśmy w ilości 7 tysięcy sztuk, ale to był rekord. Normalnie to był poziom około 5 tysięcy sztuk i na taki wolumen w przypadku nowego auta liczymy. Zauważ, że oczywiście jest droższe, ale jest ładniejsze, większe, bezpieczniejsze, no i konkurencji zdecydowanie mniej niż było do tej pory.